najpotępionych świat. To nasz świat. Następcy. Świat potępionych. Mój występ muzyczny naprawdę wiele dla mnie znaczył. Wiem, Audrey. Miałaś naprawdę błyszczeć, jak klejnoty, które zniknęły. Przestanę już gadać. Ale mi nie chodziło tylko o pochwalenie się moimi talentami. To znaczy, o odrobinę tak, oczywiście, no bo... błagam cię. To było coś więcej, a raczej to miał być prezent dla dzieciaków złoczyńców. Chciałam pokazać, że jesteśmy jak rodzina, ale oczywiście nic z tego. Chciałam wszystkich do siebie zbliżyć, ale im najwyraźniej wciąż nie można zaufać. W sumie to nie do końca prawda, jak się zastanowić. Co? Bo Mal nie była sobą. Dane mówiła, że była pod wpływem zaklęcia z przeględnego klejnotu znalezionego na ich wyspie, więc to nie jej wina. O, tak mi źle. Przecież wygoniłam ją z klejnoteuszu, Ali. To fakt. I ja ciebie rozumiem. Ale nie martw się, jeszcze można to naprawić. Wszystko możliwe, dopóki gąsienica śpiewa. Za mały ten pokój! Kończy mi się tlen! Ta lampa jest 5 razy większa od twojej sypialni. Przeżyjesz! Nie mogę uwierzyć, że omija nas cały klejnoteusz. Masz pojęcie, jak ciężko było znaleźć pasek w kolorze klejnotu? Jesteś śliczna. No wiesz, mówię to jako twój dobry kolega. Nie mogę uwierzyć, że zjawił się ten maniak z Iwona. My nie możemy nikogo ostrzec. A ja nie wierzę, że jesteś mniejszy niż zwykle. Ach tak? Wiesz, też nie masz się czym pochwalić. Gdyby tylko dało się jakoś dosięgnąć do wyjścia. Wiem! Znam sposób! Jay, przynieś stolik. Freddy, dawaj pufy. Moja magia nie zawsze daje radę. Czasem nawet pogarsza sprawy. Nie pomagasz! Ale mogę chociaż spróbować. Chcemy z lampy wyjść raz, dwa, więc po schodkach wyjść nam daj. Ale jazda! To działa! Musisz się skupić. Dajesz radę! Spływamy! No ale nie dosłownie, Jane! Plus! Co ty wyprawiasz, Jane? Napraw to! Ale plama! Jeśli tylko na tyle nas stać, to już po nas!